Zespół szkół nr 3 w Tarnobrzegu od wielu lat współpracuje z uznanymi firmami z branży budowlanej. Pozwala to nie tylko modyfikować codzienną naukę, to także szansa na organizowanie kursów, szkoleń oraz konferencji. Tym razem w tarnobrzeskiej budowlance z uczniami spotkali się przedstawiciele firmy Makita. Była to okazja, by zobaczyć i przetestować nowoczesny sprzęt oraz porozmawiać ze specjalistami. W tarnobrzeskiej budowlance nauka to nie tylko lekcje w klasach oraz zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego. To także praktyki w zakładach pracy oraz regularny kontakt z firmami z branży budowlanej. To cenny dodatek oraz urozmaicenie codziennych zajęć w szkole. Co roku, praktycznie każdego roku organizujemy masę kursów, pokazów, szkoleń, warsztatów, gdzie zapraszamy branżowe firmy, czy to branży hydraulicznej, czy energetycznej, czy stricte budowlanej, wykończeniowej, po to, aby młodzieży pokazać perspektywy rozwoju, które będą mieli po zakończeniu edukacji w naszej szkole. Cały czas szkoła i szkolnictwo zawodowe w Polsce, jak i w całej Europie i na całym świecie musi podążać za nowoczesnymi trendami, za rozwojem, za branżą przemysłową, a gdzie jak nie zapraszać firmy i gdzie jak nie pokazywać właśnie, kiedy zapraszamy przedstawicieli handlowych, kiedy zapraszamy najlepszych wykonawców, to są moim zdaniem również nauczyciele i przedmiotów też zawodowych, aby w sposób dydaktyczny, fachowy i ciekawy, a szczególnie efektywny przekazywali wiedzę. Jesteśmy w cyklu szkoleń z firmami, które przyjeżdżają do szkoły, szkoląc naszych uczniów na nowoczesnych sprzętach, elektronarzędziach, którzy uczniowie mogą tymi narzędziami posługiwać się, spotkać się na różnych budowach. W dniu wczorajszym była firma KAN, dzisiaj jak widzimy jest firma Makita. Jest duże zainteresowanie, uczniowie testują te sprzęty, testują wiertarki, wkrętarki, wyżynarki. Z tymi sprzętami spotykają się podczas swoich szkoleń w Centrum Kształcenia Zawodowego, jak i również akurat na budowach, gdzie ten sprzęt jest najnowszej generacji. Taka forma współpracy jest korzystna także dla przedstawicieli branży budowlanej. Młodzież po ukończeniu nauki będzie korzystała z tego typu narzędzi i materiałów w trakcie swojej zawodowej pracy. To również forma nawiązywania kontaktów z praktykami i specjalistami. Firma Makita jako światowy lider elektronarzędzi stara się propagować wśród uczniów najnowsze rozwiązania technologiczne. Jesteśmy światowym liderem rozwiązań akumulatorowych i te urządzenia dają duże możliwości przyspieszenia pracy, ergonomii i najlepszych rozwiązań w budownictwie. Przyjeżdżamy na takie spotkania z doradcami technicznymi, którzy są wykwalifikowanymi pracownikami, pokazują poprawne działanie urządzeń. Każdy z uczniów ma możliwość przetestowania, spróbowania sobie danego urządzenia, jak w praktyce działa. Spotkania zawsze cieszą się zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie zadają pytania i korzystają ze wskazówek i porad specjalistów. W dzisiejszych czasach kontakt z doświadczonymi praktykami to dla szkoły zawodowej element obowiązkowy. Moim zdaniem takie szkolenia mają sens, bo jak mamy wejść w branżę firmową, to wiemy co kupić i co nam się przyda. Takie szkolenie ma sens, bo możemy dotknąć sprzęt, popracować nim i zobaczyć jego budowę. Moim zdaniem to wszystko ma sens, ponieważ można przetestować różne narzędzia, dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy o tym. Spotkania z uczniami dają im pełen obraz sytuacji dostępnych elektronarzędzi na rynku. Gdy już zostają pracownikami różnego rodzaju firm lub właścicielami, bo zasilają rynek pracy i mogą świadomie dobrać sobie urządzenia, te, które będą im niezbędne do pracy.